Pierwsze łopaty wbito w poniedziałek na placu budowy ostatniego odcinka wschodniej obwodnicy Suwałk. Niemal 40-milionowa inwestycja zamykająca korytarz drogowy zwany Trasą Wschodnią to nieco ponad 700-metrowy odcinek jezdni i 44-metrowy tunel pod torami kolejowymi przecinającymi Suwałki. Znaczenie komunikacyjne tego korytarza dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości jest ogromne. Po 30 września przyszłego roku mieszkańcy naszego miasta i wszyscy, którzy jadą w kierunku Sejn czy od Sejn, będą mogli na osiedlu północ przemieszczać się tą trasą i nie będzie już korków tego dużego natężenia ruchu, które dzisiaj obserwujemy na ulicy Utrata, przy centrum handlowym Plaza, przy wyjeździe z ulicy Kolejowej widzimy, co się dzieje. Po prostu ta inwestycja jest bardzo oczekiwana i bardzo potrzebna. Zakorkowane nieustannie skrzyżowanie ulic Utrata, Dwernickiego i Kolejowej przysparza kierowcom bólu głowy, ponieważ pomimo wyprowadzenia tirów z Suwałk, ruch na przecięciu tych dróg jest olbrzymi. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec września przyszłego roku. Inwestycja może być zrealizowana dzięki istotnemu wsparciu rządowemu. Miasto uzyskało z funduszu dróg aż 20 milionów złotych na realizację tego fragmentu trasy. Budowa już istniejących i działających odcinków trwała od dawna. Pierwsze roboty wykonano w 2011 roku. Ta trasa wschodnia była realizowana tak naprawdę bardzo, bardzo długo. W 2011 roku został wykonany pierwszy odcinek tej trasy wschodniej, czyli dzisiejsza Armii Krajowej. Oczywiście ulica Rotmistrza Pileckiego, Stulecia Niepodległości i ten odcinek tutaj przy ulicy Północnej w oparciu o różne środki finansowe. Pozyskaniu środków istotnie pomógł miastu samorząd wojewódzki. Marszałek Artur Kosicki podejmował szereg różnych działań, które zaowocowały dofinansowaniem inwestycji. Od zabiegania właśnie o interesy na początku województwa, więc oczywiście o interesy naszego regionu, który pan marszałek reprezentuje, ale także poprzez zabieganie o te interesy, zabieganie też o inne ważne inwestycje, które realizują powiaty, gminy, bo silny głos wszystkich samorządowców zjednanych w wspólnym celu, a więc rozwoju naszego województwa, pomaga właśnie przy realizacji tak wielkich inwestycji, bo jeżeli mówimy o tym wszyscy razem, to znaczy, że to jest naprawdę potrzebne, te inwestycje wymagają wsparcia i cieszymy się z każdej inwestycji, która powstaje na terenie naszego regionu. My oczywiście też jako samorząd, jak wiemy i możemy wspomóc te inwestycje, to oczywiście też wspieramy. Obecny na dzisiejszym wydarzeniu wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski podkreślał, że olbrzymie środki płynące do samorządów z budżetu państwa są bardzo dobrze wykorzystywane, a efekty bardzo wyraziście i pozytywnie wpływają na jakość życia mieszkańców. Podobne zdanie na ten temat ma również poseł Kazimierz Gwiazdowski. Myślę, że ludzie, obywatele na dobre drogi oczekiwali od wielu lat. Tych dobrych dróg na terenie naszego województwa podlaskiego szczególnie nie było. Byliśmy nazywani przez wiele lat jako Polska B. Dopiero rządowe programy, które pojawiły się w ostatnich latach, dały nadzieję, że również nasze województwo podlaskie może się cieszyć i może realizować inwestycje budowy dobrych dróg. Myślę, że ta inwestycja przyczyni się do tego przede wszystkim, że mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przejeżdżać z jednej części miasta na drugą część miasta i przede wszystkim bezpiecznie się poruszać. Będzie tutaj tunel, będą chodniki, będą ścieżki rowerowe i to jest właśnie bezpieczeństwo. To jest to bezpieczeństwo, że stare drogi, które są zużyte, które nie dodają się do samochodów, dziś mamy ogromny ruch samochodowy i po prostu my jako państwo, rząd musimy się do tego przystosowywać i z postępem, że ludzie idąc do sklepu, idąc do szkoły, idąc do apteki, chcą iść bezpiecznie. Nowy fragment zepnie dwie części trasy wschodniej i otworzy połączenie między wjeżdżającymi do miasta od strony Sejn i Augustowa z pominięciem przebijania się przez dwie główne arterie miejskie, ulicę Kościuszki i ulicę Utrata.